pobożne, dwumilionowe państwo jest dumne z tego, że zawsze kroczy w pierwszych szeregach postępu. Ale tym razem nowinkarstwo poszło zbyt daleko. Panowie, jesteśmy w parlamencie, zachowujmy się parlamentarnie. Moje stronnictwo protestuje kategorycznie, aby tekę ministerialną powierzać osobie, która... Dodatek nadzwyczajny, zmiana gabinetu. Mógłby pan uważać. Istotnie. Jedno z nas powinno było uważać. Właśnie pan powinien był. Dobrze, ale po co siadać do kierownicy, kiedy nie ma się pojęcia o prowadzeniu auta? No, mogłabym jeszcze pana nauczyć. No tak, teraz piękne panie chcą nas wszystkiego uczyć. Ostatnio wzięły się nawet do polityki. Gdzie się pan zatrzymał? Tu nie miejsce postoju. Małe zderzenie, postój przymusowy. Sprawczyni wypadku czmychnęła. Proszę o legitymację. Sebastian Raimund Maria Hrabia de Santis, urzędnik MOMP-u. Urzędnik MOMP-u. Zatwarza chęć radosnej twórczości. Postawa wojskowa na baczność. Nie garbić się. Konsolidacja woli i mięśni. No tak, tak spróbujemy jeszcze raz i będzie dobrze. Niech żyje nowy minister. Niech żyje nowy minister. Minister, panie Bumcyk, panie... Proszę państwa, troszkę więcej entuzjazmu i będzie zupełnie przepisowo. Powinniśmy sobie zdawać sprawę, że spośród 48 ministrów, którzy przewinęli się przez ten gmach w ostatnim roku, ten nowy jest postacią zupełnie wyjątkową w historii naszego potężnego, dwumilionowego państwa. Tym bardziej możemy być dumni, że to w naszym MOMP-ie na czele rządu wstanie sobie niezwyczajny kolejny minister, ale osoba zupełnie wyjątkowa. Osoba, którą powitamy dzisiaj spontanicznym okrzykiem Serwo! Co to za śmiechy? Co się tu dzieje? Proszę na twoje miejsca! Serwo, cóż to jest? Pan się spóźnił. Już 7:55. Kochany panie Apoloniuszu, przepraszam. Wczoraj obiecałem sobie, że punktualnie o 10:00 będę w łóżku. Ale zeszli się przyjaciele, wyciągnęli nie na pół godzinki, tylko na pół godzinki. Pan zna takie pół godzinki? Nie znam. I te pół godzinki właśnie się skończyło przed kwadransem. Wprost z dansingu pędzę do biura. Są jeszcze ślady tych niewłaściwości. Panie Bumcyk, proszę usunąć te dowody rzeczowe. I może zechce pan wyrzucić te baloniki? Wyrzucić? Rozdam panienkom, będą miały dla dzieci. Panie Bumcyk, proszę za mną. Idę, panie radco. Właśnie, żeby się nie spóźnić, ale niestety. Co niestety? Kobietka. Właśnie. Wpadła panu w oko. Gorzej, wpadła mi na moje auto. Czy ładna? No, owszem, ale nie taka ładna jak ty, Nosi, jak ty, Betty, jak ty, Mimi. Niepoprawny. On się nigdy nie ustatuje. Prawdopodobnie nigdy. Na moje wady już nie ma rady. To trudno, lubię muzyczkę, lubię skrójczkę. Żarty mnie nęcą, lubię myśl trochę w czubie. Niedużo, tak żeby było słodko i miłość. Kieliszek aż do dna, a potem dwa, a potem dopiał.
miłego dnia. Zaraz was i za to, żeby mijał czas. Na moje wady już nie ma rady. To trudno, lubię muzyczkę, lubię zbójniczkę, lubię wesoło żyć. Na jego wady już nie ma rady. To trudno, lubię muzyczkę, lubię zbójniczkę, kapitolecą, kapitolecą. Minister! Kwiaty, prędko kwiaty, kwiaty! Panie ministrze, po raz pierwszy w dziejach naszego państwa ministerstwo staje na czele kobiety. To jest kobieta bierze w objęcia, to jest obejmuje ten fotel. Aż do dna, potem dwa, a potem do białego dnia. Raz i was i na to, żeby pełny mijał czas na moje wa. Nie żyje nowy minister! Minister! Pani minister pozwoli przedstawić sobie zastępca szefa kancelarii Sebastian Raymond Maria Hrabia de Santis. Hrabia. Widzę, że panowali tu dotąd zwyczaje dość swobodne. Postaram się to zmienić. No, do czego się pan gapi? Proszę zabrać te baloniki. Zechce pan zanieść do pana ministra, do pani ministra, bieżące akta do podpisu. Proszę. Panie Bucyk, co pan robi? Dlaczego pan skacze? Czy to tak trudno schwycić koniec sznurka? Widzę, że jest pan przeciwnikiem pracy kobiet. O, wprost przeciwnie, panie ministrze. Uwielbiam pracujące kobiety, ale w domu. I w biurze potrafią zachować się lepiej niż niejeden zastępca szefa kancelarii. Znam kobiety na wysokich stanowiskach, które... No tak, oczywiście są chwalebne wyjątki, na przykład pani minister. Dziękuję w imieniu kobiet i proszę bez przykładu. W ogóle zechce pan zapomnieć, że jestem kobietą. To będzie naprawdę trudno. Pani minister jest zbyt młoda, zbyt... Proszę zaniechać wynurzeń prywatnych i zapamiętać łaskawie. Dla pana nie jestem kobietą. O. Jestem po prostu pańskim zwierzchnikiem. Dziękuję. Może pan odejść. Czy chce mi pan jeszcze coś powiedzieć? Tak, to jest... Nie, sprawa jest raczej natury prywatnej. Prędzej, o co chodzi? Pani ministrowi puściło oczko w pończosze. Bardzo mi się nie podoba ten pan... Trojga imion hrabia. O, to bardzo zdolny urzędnik, chociaż czasem trochę... Nie mówmy o nim. Zechce pan notować. Słucham. Na zasadzie przysługujących mi uprawnień zarządzam. Zakaz wyszynku alkoholu w soboty, niedziele i święta. Wysoka Izbo! Zakaz wyszynku alkoholu w soboty i niedziele! Podważa finanse państwa. Całkowita zaś prohibicja, do której zmierza nasz nowy pani minister mózgu, to zamach na wolność osobistą obywatela. Już starożytni Rzymianie mówili, a kto nie wypije, tego we dwa kije. Alkohol użyty z
umiarem i zrozumieniem podnieca apetyt, a tym samym powiększa konsumpcję. Więc zakaz sprzedaży alkoholu musi być cofnięty, zniesiony. Nie będzie zniesiony. Musimy dążyć do wprowadzenia całkowitej prohibicji. Co? O, nie ustąpię tak łatwo. Aha, parlament, opinia publiczna. O, nie pozwolę się steroryzować. Niczego się nie ulęknę i nic mnie nie zaskoczy. Ojej! Lola! Zuziu! Siostrzyczko droga! Jak się masz? Lolo, skąd się tu wzięłaś? Co się stało? Zaraz ci wszystko odpowiem, tylko trochę odsapnę. Nie no, co za podobieństwo! Patrzę i oczom nie wierzę. Gdybym nie wiedziała, że pani jest siostrą Loli, to bym myślała, że Lola jest pani siostrą. Też sobie chciałam powiedzieć, że od razu bym poznała, że pani i siostra to dwie rodzone siostry. Pani pozwoli, że się przedstawię. Jestem Leopoldyna Grifaldi. Po prostu Polli, tak. Moja dama do towarzystwa. Dama z towarzystwa. Ależ podobne. Zuzi, nie rób takiej głupiej miny. Myślałam, że się ucieszysz. Lolu, mów nareszcie, co cię tu sprowadza. O ile wiem, występowałaś w kabaretach. Tak, jeździłam po całym świecie i wszędzie miałam ogromne powodzenie. Ogromne? Tak, i diabel skusił mnie, żeby wyjść za mąż. Za południowoamerykańskiego milionera. Który okazał się wściekle zazdrosny i zabronił mi występować publicznie. A Lola wystąpiła potajemnie. A on jest ogromnie porywczy. Stale nosi rewolwer przy sobie. Zuziu, chciał mnie zastrzelić. Więc my nogi za pas wyjechałyśmy. A on nas goni. Z rewolwerem. Takim rewolwerem. Tak, a Polly, to jest moja dama do towarzystwa. Dama towarzystwa. Tak, a Polly namówiła mnie, żeby wracać do ojczyzny. Tym bardziej, że i ja mam tutaj pewną sprawę do załatwienia. Szukam Lotra, który obiecał żenić się ze mną. Zuziu, nie rób takiej wystraszonej miny. Nie dziw się moim obawom, droga Lolu. Nasze zdumiewające podobieństwo już w szkolnych czasach dawało mi się we znaki. Gdy ty zawiniłaś, mnie karano. Jestem na poważnym stanowisku państwowym. Jeżeli teraz ktoś weźmie mnie za ciebie lub ciebie za mnie. Czy służba bardzo się dziwiła, kiedy weszłaś? Lola ma taki gęsty woal. Proszę. Delegacja Związku Pan Kucharek. Już idę. Lola, nie masz mi się stąd ruszyć. Bo jeszcze jakichś głupstw narobisz. Przyrzekam. Ja zawsze dotrzymuję słowa. No. No wiesz, ta twoja siostra to jakaś dziwna. He, od małego była taka. Polly, miałaś telefonować. Mhm. Jakżeż się cieszę, że widzę panią w dobrym zdrowiu, a przeląkłem się już o panią. Dlaczego? Krzyknęła pani tak nagle przy telefonie, rzuciła pani słuchawkę. Ale teraz, chwała Bogu, czuje się pani już zupełnie dobrze, prawda? Tak dobrze, że mogłabym tańczyć, tańczyć. Halo? Czy to sam pan dyrektor dancingu? Panie dyrektorze, czy nie reflektowałby pan na pierwszorzędną, zagraniczną i śpiewająco-tańczącą atrakcję? Nie wiedziałem, że pani tak lubi tańczyć. O, to jest twoja pasja! Tylko, że nie zawsze mam odpowiedniego partnera. To już zależy od pani ministra. A co do tego ma minister? Przecież każdemu wolno się zabawić, no nie? A pan dobrze tańczy? Owszem,
Niczego, oprócz karioki. Trochę nogi nie tego. A poszedłby pan ze mną na dancing? Jestem do pani usług. Zatem dziś wieczorem. Aflola, załatwiłam genialnie. Dyrektor dancingu oczekuje nas dziś wieczorem. Ach, wystąpić znowu, śpiewać przed pełną salą, słyszeć brawa publiczności. Ach, Polly, Polly, la 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 la. Lubię tańczyć, to trud. Nie możesz tu pozostać, droga Lolu. Pojedziesz na wieś i tam przeczekasz zły humor swego męża. Przed domem czeka samochód. I zapamiętaj, nikt nie może się dowiedzieć, że jesteś moją siostrą. To by mnie naraziło na skandale. Opozycja czyha tylko na to, aby mnie wplątać w jakąś niesmaczną sensację. Rozumiem. I pojedziesz na wieś? Jak każesz, natychmiast. Do widzenia, kochana Zuziu. Do widzenia, kochana Lolu. Jak one się kochają. Aha, a co to było z tą opozycją? Pewna jakaś koleżanka chciała ci nogę podstawić, co? Głuptasku, opozycja parlamentarna. Przecież została ministrem. Co? Oj, pękę ze śmiechu! Oj, trzymajcie mnie, bo odleję! Minister! Zuzia ministrem! Ja już dawno wiedziałam, że ona źle skończy! Teraz rozumiem, co mówił ten zabawny staruszek! Pani minister! Taki staruszek. Chcą tańczyć, chcą moc tańczyć, chcą moc tańczyć, tra-da-da-da. Jeszcze? Pan tu? O tej porze braku? To tak. Wypośrodkowałam, że skoro mamy razem iść na dancing. My na dancing? Tak. Mówiła mi pani na tym samym miejscu, że minister ministrem, ale każdy człowiek ma prawo zabawić się. I ja mówiłam. Tak, i mówiła pani między innymi, że taniec to pani pasja. W ogóle nie podejrzewałem pani o tyle temperamentu. To Lola. Proszę? Nie, nic. Więc umówiliśmy się razem na dancing. Tak, dziś po południu, kiedy tu byłem. Ach. Pan był po południu. Tak. Ach, tak. Pan mnie źle zrozumiał, panie Apoloniuszu. A jeżeli się z panem umówiłam na dancing, to służbowo. Służbowo? Ściśle służbowo. Pójdziemy na inspekcję. Zechce pan bacznie uważać i notować wszystko, co się panu wyda podejrzanym. Więc tylko służbowo. Dziś niedziela, więc chcę się przekonać osobiście, czy w nocnych lokalach sprzedają alkohol. Lemoniada! Lemoniada! Proszę o jedną lemoniadę. Lemoniada! Czy lemoniada? Lemoniada! Jednakże widzę, że mój zakaz jest przestrzegany. Wszyscy piją tylko lemoniadę. Co panu jest? Coś wpadło mi do oka. Moje uszanowanie, czym mogę służyć? Co pani będzie piła? Chyba to lemoniadę. Lemoniada! Lemoniada! Momencik! Nigdy nie próbowałam alkoholu, ale wyobrażam sobie, że to musi być wstrętne. Różnie powiadają. Proszę jeszcze lemoniadę. Zdumiewa mnie pragnienie.
zdumienie tych ludzi. Jak można pić tyle lemoniady? Może w piątek jedli śledzia. Wcale nie zła ta lemoniada. Lemoniada. Bardzo orzeźwiająca ta lemoniada. Proszę jeszcze jedną. Napoje gazowe, smaczne i zdrowe. Panie ministrze? Wiedzieć, że jestem ministrem. Chciałem panią ostrzec. Żadnych ostrzeżeń. Pan nie psuje dobrego humoru. Polly, przypomnij mi wszystko, co ja jej przyrzekłam. Że pojedziesz na wieś. To dobrze. Blisko, więc pojechałam i zdążyła wrócić. I co jeszcze? Że nikt się nie dowie, że jesteś siostrą ministra. Rozumiesz? Minister sister. No tak. No, a jak ja będę występowała? Pomyślałam i o tym. Wystąpisz w masce. W masce? Boże, jakie to romantyczne. Prawda? Mój pomysł. Tak, świetny. Serce mi bije. Panie dyrektorze. Czy to pani jest ową słynną gwiazdą? A tak, ja jestem gwiazdą, tak. Byłą gwiazdą. Prymadonną operetki. Ale tym razem nie o mnie tutaj chodzi. Przychodzę w interesie tej damy. Czemu ta dama tak chowa twarz? Czyżby aż tak brzydka? Brzydka? Panie dyrektorze, ona jest nawet ładniejsza ode mnie. O. No, cud przystojności. Przed jej talentem klękają narody. Wszechświatowa atrakcja. Tajemnicza czarna maska. Czarna maska? Ale łaskawa pani, ja nie urządzam u siebie czempionatu walk francuskich. Po cóż mi czarna maska? Względy rodzinne zmuszają tę damę do występowania w masce. Stolice świata szaleją za nią, ale gdyby się dowiedziano, kim jest, w najpoważniejszych sferach polityczno-rządowo-dyplomatyczno-towarzyskich wybuchnąłby skandal. O, a śpiewa? Jak Slozik. Tańczy jak Paganini. No, no. A gdyby pan dyrektor chciał to słuchać, popatrzeć? O, proszę bardzo, proszę, niech pani zaśpiewa, proszę. O, Lola, śpiewaj, jadza. Słyszał pan? Co? No, już samo chrząknięcie. Metal, srebro, złoto. Tak mi jakoś dziwnie przyjemnie. Czy to lemoniada mnie tak nastroiła? A może walc? Jak ten walc ufaja, jak ten walc nastraja, jak sentymentalnie w sercu brzmi. O czymś mówi z cicha, melodyjnie wzdycha i upaja jak wiosenne dni. Tak dziwnie mi, tak cudnie mi i płakać chcę się śmiać przez łzy. Tak dziwnie. Nie wiem, czy to wypada w czasie urzędowania. Czas. Cicho, cicho, śpi serce w nas. Potem nagle ktoś przyjdzie i wiesz na sen. I wiesz to tam, i wiesz to ten. Usta, usta, posłuszne są. Serce sercu mówi choro. I rozumia się pieśnią miłości świat. Na wiele dni, na wiele lat. I rozumia się pieśnią miłości świat.
cudnie mi i połakać chce się śmiać przed łzy. Tak cudnie mi, złociście mi i jakoś tak uroczyście mi, jak promień słoneczny na serce pan, jak w oczach mi nagle wypięknia świat. Tak dziwnie mi, tak cudnie mi. To pierwszy sen we w serce śni. Oczarował dyrektora. Akurat zaangażował cię, bo ja go oczarowałam. Więc sądzisz, że to nie mój cudny głos, tylko twoje głupie gadanie. Nie, moja droga, po co się kłócić? Twój głupi głos, nie moje cudne gadanie. Zuzanna tu? Uciekajmy. Zuzanna? Gdzie? Lola. Lola gdzie jest? Wypuść! Najdroższy, nareszcie się odnalazłam. Tak dawno cię szukam, że zdałeś ożenić się ze mną. Ja? Wykluczone. Co? No ja myślę, że nie pan. Panie ministrze, spotkałam tu pewną osobę, której nie przewidziałam niestety w ewidencji. Wobec tego musimy natychmiast opuścić ten lokal. Dlaczego? Tak przyjemnie. Ja tak, ale... jednak... Dlaczego uciekasz przede mną? Pan ucieka, a kto mi zapłaci? A kto mi zapłaci za moją straconą młodość, za życie, które zmarnowałam? Za tacę, którą upuściłem. Za moje złamane serce. Za skurczone szklanki. Za łzy, które wylałam. I za rozlane napoje. Proszę nie przerywać. Nie może pan poczekać, a skończę. Niech pani poczeka, aż mi zapłaci. Trzymał. Wariatka. Coś pan powiedział. Co pani powiedziała? Oj, a jego nie ma. No naturalnie. Ale to mu nic nie pomoże. Ja znam ministra. Ja pójdę na skargę do ministra. I wydaje mi się, że znam pana bardzo dawno, panie. Sebastianie. Sebastian. I kto by pomyślał, że minister może być taką czarującą, zachwycającą kobietą jak pani. Zuzanna. Tak dziwnie mi, tak cudnie mi, to pierwszy sen me serce śni. Serce sercu, owo halo, i rozwania się pieśnią miłości świat na wiele dni, na wiele lat. I rozwania się pieśnią miłości świat na wiele dni, na wiele. Wow.
Proszę mnie zameldować do pani ministra. Proszę mnie zameldować do pani ministra. Proszę mnie. Psa na audiencję wprowadzać nie wolno. Dlaczego? On się nie będzie wtrącał do rozmowy. To taki dobrze wychowany człowiek. Nie wolno. Ja nie baptysto. To mój kamerdyner. Proszę zawołać Anastasego. To mój szofer. Niech wsadzi pieseczka do roli złopsa. To moja limuzina. Chcę mówić z ministrem. Czy pani reprezentuje jakiś związek? A, owszem, związek małżeński, który nie doszedł do skutku. Musi pani wypełnić... I akurat to on musi wypełnić, co przyrzekł. Nie, to pani musi wypełnić... Ja naturalnie także, jako żona. Oj, co mu jest? Kwestionariusz. Ach, kwestionariusz. Imię i nazwisko? Leopoldyna Kripaldi. Zawód. Artystka. Wiek. Kleks. Stosunek do wojskowości. O tak. Krzyknik. Proszę to zanieść do pani ministra. Na pewno będę przyjęta. Cóż to za typek? Chodź, mój młodu, kucha na poszedł sobie ten stary poszedł. Moją muzyczko kuchana, ty, moje marzenia, ty słodki śnieg, ty, piękne stworzenie, ju. Natychmiast prosić tę panią. Proszę. A nie mówiłam. Psa nie wolno. Panie Bumczyk, czy ta pani mówiła coś o mnie? O panu? Nie mówiła. Wysoka ekscelencjo. A co pani? Tak. Co z Lolą? Czy pojechała na wieś? Tak, nawet kazała się klaniać. Tak. Ale ja co tych innych sprawię. Wysoka ekscelencjo. Ale po co pani się ciągle klania? Po co? No bo ja się znam na protokole dyplomatycznym. Ach. Tak, grywałam zawsze w takich operetkach. Przepraszam za pieseczka, ale my się tak kochamy. Wysoka ekscelencjo, jako bezbronna, uciśniona ofiara. Co to jest? Podanie ze znaczkami stemplowymi. Ja mam to wszystko czytać. Niech pani siada i w dwóch słowach powie, o co chodzi. Już siedzę, wasza cesarska mości. To było tak, że w operetce, tak, tam było tak. Cesarzu, potężne imię twa. Cesarzu, to Krysia błaga cię. Po co pani śpiewa? A to moja popisowa rola. To ładne, nie? Ładne. Niech pani nareszcie mówi. A już mówię. To było tak. Panie Bumczyk, proszę to zanieść do pana referenta. Chodzi więc o niedotrzymane przyrzeczenie małżeństwa. Związki kobiece już od dawna walczą z tą plagą. Miejmy nadzieję, że uwodziciela, o którym pani mówi, przez policję sprowadzimy na kobierzec ślubny. Tak, przez policję. Przez policję kocham cię. Temu, co się z nią ożeni, gratuluję. Co się stało? Kochany kolego, może kochany kolega zechce zanieść nie ministra,
bo ja ze względów dyplomatycznych nie chciałbym. Jestem po prostu za bardzo zdenerwowany. Najchętniej, kolego. Dziękuję, drogi kolego. Ale szanowny kolego. Zacny kolego. Prial towarzystwania małżeństwa i opieki nad samotną kobietą. Panie ministrze? A to pan? Myślałam, że szef kancelarii. Prosił o zastąpienie go. Ku mojej wielkiej radości. Marzyłem już o tym, żeby panią zobaczyć. Znów wynurzenia prywatne? Trudno w raporcie służbowym wyrazić to, co czuję. Gdy patrzę na panią... Panie hrabio, za swój czas w godzinach urzędowych pobiera pan wynagrodzenie od państwa. Czasu tego nie należy trwonić naprawieniami komplementów. Panie ministrze... A przysyłanie kwiatów do biura uważam co najmniej za niestosowne. Sądziłem, że po naszym ostatnim spotkaniu... Nie przypominam sobie. Ach, tak. Rozumiem. Za tamte godziny nie otrzymaliśmy wynagrodzenia od państwa. Więc były to godziny nic nieznaczące. Cudne, niezapomniane godziny. Co się stało? Właściwie nic nowego. Kobieta jest zawsze kobietą. Twarz anielska, dusza diabelska. Czy pani minister jest w złym humorze? Złym? Jeszcze gorszym, w najgorszym. Pani... No co mi? Co mi? Minister wzywa pana radcę. Winszuję i nie zazdroszczę. Opieka nad samotną kobietą. A któż się zaopiekuje biednym, samotnym, opuszczonym mężczyzną?
Dobry wieczór. Zamieniłem tu kapelusik, proszę pana. Cudzy odnoszę, bo jest odrobinę za duży. Chciałbym odebrać mój własny. Moje uszanowanie dla pana dziedzica. Dzień dobry. Chciałem zmienić. Proszę bardzo, każdą sumę, może stoliczek? Nie, nie potrzebuję stoliczka. To może przybarze. Nie, nie mam czasu, bo spieszę się na posiedzenie. Posiedzenie nie zając, nie ucieknij. Właśnie przed posiedzeniem wskazane jest pokrzepić się. Bardzo prosimy. Skoro pan mówię, to ważne posiedzenie. Miejsce przy barze. Chcę kapelusz. Skąd barze kapelusz? Ależ panie, niech pan zrozumie. Zamieniłem kapelusz i proszę o mój własny. Ach, kapelusik, taki na główkę. Zaraz pójdę sprawdzić, a tymczasem pan dziedzic może się napić. Moment. Ale ja nie chcę się napić. Nie chcę się napić. Ale mogę się napić. A co, nie mówiła? Nasz numer, nasze powodzenie. Nasze. Czy pani aby nie jest zbyt skromna, tak, droga pani? Skromność była zawsze moją cnotą. Brawo. A panie dyrektorze! Lula, on tu jest. Kto? Mój były niedoszły. Chcę się do niego zbliżać, bo mi znowu drapnie. Moja droga Lulu, kochana, podejdź do niego. Sprowadź go do naszej garderoby. Tam mi się nie wymknie. Gdzie on jest? Stoi przy barze, pierwszy z brzega, przy filarku. Pije z takiej długiej szklanki przez taką długą slomkę. Przy filarku, przy slomkę, okej. Okay. Moja droga, ja lecę do garderoby. O, jest kapelusik. Już się znalazł? To świetnie. Szałaję panu dziedzicowi. Pani nie jest tak dowcipna, jak sądziłem z wyglądu. A pan nie jest taki straszny, jak sądziłam z opowiadania. Pani mi ogromnie kogoś przypomina. Kogo? Pan się spóźnił, panie referencie. Czekamy na pana. I bardzo przepraszam, ale to przez kapelusik, który zostawiłem w nocnym... na nocnej sesji parlamentu. Już zaczynamy, referacik. O zerwanych obietnicach małżeństwa i o przedawnionych. Już w czasach przedhistorycznych, a nawet przedwojennych, miłość jako taka była motorem współżycia obojga płci. Jeżeli pan pójdzie teraz ze mną do mojej garderoby, znajdzie się pan tam sam na sam? Z panią. Z kobietą, która kocha pana. Kochaj mnie, kochaj, chłopaku. Więc idziemy? Czeka pana nie lada niespodzianka. Pani minister, więc jednak. Upalnica, on myśli, że ja jestem Zuzanna. Kto? No on. Ale panie, to pomyłka, to wcale nie o pana chodzi. Panie minister ochrony moralności publicznej, ale występuje w nocnym lokalu. To nie jest minister, to jest... Pani, dałam słowo. Tak, daliśmy słowo, że nikt się nie dowie... Niestety dowiedziałem się. Tam w ministerstwie nie raczy pani nawet pamiętać o tym, że się znamy, a tu prowokuje mnie pani do flirtu. Pan bywa w ministerstwie? Jestem tam urzędnikiem. Pani minister najlepiej chyba wie o tym. Polny, wytłumacz mu, przecież on myśli, że ja jestem... Wytłumaczyć? No naturalnie, to jest bardzo proste. Proste? Tak, prosił się Nieckie. Słucha. No więc... Proszę, niech pan słucha. Proszę, słucha. No więc... Nieckie, przepraszam, bo my musimy się naradzić. Proszę. Już otwieram. O. Gdzie są te panie? No do, dokąd poszły? Pewnie do domu. Do domu? Może nie do swojego domu. Artystki z warietę nie biorą miłości tragicznie.
Pani minister nie może teraz przyjąć nikogo, ma posiedzenie. Ależ to jest nadzwyczaj ważna, niecierpiąca zwłoki sprawa. Zaczekamy? Tak, ach, jak mi gorąco. Nie mogłam mu przecież powiedzieć, że jestem siostrą Zuzanny. Dalam słowo. A on myśli, że jesteś Zuzanna, to jeszcze gorzej. Polly, musimy natychmiast uprzedzić biedną Zuzię. Tak, dzisiaj jeszcze powinna dowiedzieć się, za Laluś z ministra. Pomyśl, jutro w biurze może być skandal. Spokój. Postaram się do niej dostać. Uś, jak mi gorąco. Hawajka, tańczy dzika szalona, nie lida na lama nie syta. I dlatego, aczkolwiek biorąc to pod uwagę... Kończmy już, bo bardzo późno. Tak, tak, tylko jeszcze punkt o przedawnieniu. Przedawnienie? Panie ministrze, nawet zbrodniarzowi daruje się karę w wypadku przedawnienia. Wniosek. Mężczyzna, który przyrzekł małżeństwo... To on! To właśnie on! Tak, obiecywał mi złote góry. Nazywał mnie swoją pieszczotką i stokrotką i szczebiotką. I już miał dać na zapowiedź. To prawda? Prawda, ale... Ale, teraz się kręca. Mężczyźnie, bo to cukierek maczany w grudziźnie. Ale zawsze cukierek. Słodki cukierek. Dlaczego pani uciekła przede mną? Masz tobie... Po co pan tu przyszedł? Sądziła pani, że tak łatwo ustąpię. Niech pan zrozumie, że pan nic nie rozumie. O, doskonale rozumiem. Pani występy w nocnym lokalu. To moja sprawa. Przypuśćmy. Ale dlaczego igra pani moim uczuciem? Igram. Dlaczego owej nocy pozwoliła mi pani mieć nadzieję, że... Dlaczego pozwoliła mi się pani pocałować? Pozwoliła? A teraz, przed godziną, czy nie mówiła pani, że czeka w garderobie kobieta, która mnie kocha? Bo tak było. Więc po co to wykręci? Więc kochasz mnie, Zuzanna. Tak, tak, Zuzanna, tak, kochasz mnie. Ale niech pan siada. Pomówimy rozsądnie. A teraz, kiedy wszyscy już poszli, niech mi pani opowie, jak to było. Niby z czym? No, z tą obietnicą małżeństwa. Ach, to było bardzo romantycznie. Blask księżyca, szmer strumyka. Ja taka młodziutka. Kiedy to było? Wiosną, gdy kwitły. Ale kiedy, kiedy? Kiedy? A to było zaraz tak po wojnie. Chociaż nie, właściwie przed wojną. Przed wojną japońsko-rosyjską. No, to dosyć dawno. Mnie się wydaje, że to było wczoraj. I ośmiela się pani mnie tem po nocy zawracać głowę. A nie, ja przyszłam jeszcze w sprawie Loli. Co się stało? Ach, poproszę pani ministra, Lola występuje teraz w nocnym w dancingu. Co takiego? Ale pod maską. Co takiego? I właśnie z tego powodu Nie chcę nic o tym więcej wiedzieć. O, ja się z Lolą rozprawię. Ależ chciałam pani powiedzieć... Powie mi to pani kiedy indziej. Ale proszę wyprowadzić tę panią. Ach tak, eksmisja. Dobrze, nie powiem więcej ani słowa. Chociaż przyszłam tu w nadzwyczaj ważnej sprawie. Czy mam wyprowadzić wszystkich, którzy tu przyszli w nadzwyczaj ważnej sprawie? A czy przyszedł ktoś jeszcze? Proszę, błagam, musi mnie paść. Nie, nie będziesz mi potrzebna. Możesz iść spać. Dobranoc, pani. Przepraszam panią, że niepokoję. Przepraszam panią, musiałem przyjść. Nie jestem winien, to serce moje. To serce milczeć już nie chce dziś. Już nie mogę dłużej kryć, co we mnie płonie. Jak mi tętnią stonie, jak się serce rwie. On kocha mnie. Już nie mogę dłużej kryć, jak brak mi ciebie.
gaśnie dzień na niebie, gdy nie widzę cię. On kocha mnie! Przed smutkiem chronić się chcę i nie mam kogo. Tęsknocie chronić się chcę i nie wiem jak. Kocha, kocha. Już nie mogę dłużej kryć, jak bardzo źle mi. Chyba nikt na ziemi nie miłował tak. Już nie mogę dłużej kryć, co by mnie po mnie, jak mi tętnią skronie, jak się serce rwie. Ja kocham cię. Już nie mogę dłużej kryć, jak brak mi ciebie. Gaśnie dzień na niebie, gdy nie widzę cię. Ja kocham cię. Przed smutkiem chronić się chcę i nie mam dokąd. Tęsknocie bronić się chcę i nie wiem jak. Ja kocham, już nie mogę dłużej kryć. Jak bardzo źle mi, chyba nikt na ziemi nie miłował tak. Romansujesz pod moim dachem z moim urzędnikiem. W dodatku ośmieliłaś się występować publicznie. Od jutra nie będziesz występowała. Będę! Otóż nie będziesz. Otóż będę! Otóż nie! Otóż tak! Ja tu przychodzę w twojej sprawie, a ty tak? Za karę nic ci nie powiem. Zanno, nareszcie! Czy pan oszalał? Proszę się do mnie nie zbliżać. Chcę panu powiedzieć dwa słowa. Zanno, nie rozumiem. Pan ośmielił się po nocy wtargnąć do mojego domu. Ależ... Nie zbliżać się, bo zawołam służbę. To skandal. Pan pozwala sobie u mnie w mieszkaniu uprawiać swoje głupie romanse. Zanno! Proszę nie mówić do mnie po imieniu. To szczyt nie taktu. Zanno, przed chwilą... Sama wiem, co było przed chwilką. Z daleka. Mówmy ze sobą przez stół. Przed chwilą mówiła pani. Nic nie mówiłam. Teraz dopiero mówię. Proszę stąd wyjść. O, mam tego dosyć. O, teraz ja powiem dwa słowa. To, że pani prowadzi podwójne życie, że będąc ministrem występuje pani w nocnym lokalu pod maską. Jak to pan myśli? To że... już pani sprawa. Ale to, że przed 5 minutami pani znowu dawała zakochaną, żeby jak najokrutniej zażartować sobie ze mnie. Pan myśli, że to ja? Proszę się do mnie nie zbliżać. To już są szczyty kobiecej perfidii. Tego już za wiele. Ale... Nie zbliżać się, bo zawołam służbę. Ale pani tego pożałuje, bo pani mnie kocha. Czytam to w oczach pani. Sebastian! Proszę nie mówić do mnie po imieniu. A jeśli się kogoś kocha... Sebastianie! Z daleka, mówmy ze sobą przez stół. Nie wolno igrać uczuciem, choćby się nawet było ministrem. Żegnam. Więc on wziął Lolę za mnie. Nie, nie za Lolę. Nie, dobrze mówię. Lolę za mnie, a ja... Byłam zazdrosna o samą siebie. Biedny Sebastian. Już nie mogę dłużej kryć, jak brak mi ciebie.
wielu laty nawiązał pan przelotny romansik. Ja? To ona wyzyskała moją naiwność, usiedliła mnie, uwiodła niewinne wówczas pachole. Biedna ofiara cudzej namiętności. No, ale nie mówmy o tym. Sprawa została umorzona, a pan zostanie moim mężem. Co? Mężem zaufania i nadal. Dziękuję. A na dowód tego zaufania powierzam panu misję poufną. Zechce pan mi tu poprosić zastępstwa kancelarii w sprawie czysto prywatnej. Pana Sebastiana. Mm-hmm. Rozkaz, panie ministrze. Już nie mogę dłużej kryć, tak serce płonie, jak nie tętnią skrony, jak się serce nie... Dziwi się pan, nie widząc tutaj pani ministra. Nie ma tutaj pani ministra. Jestem tylko ja, Zuzanna. Dlaczego pan nie odpowiada? To pan? Prosiłam przecież tutaj zastępcę szefa kancelarii. Tak, ale on kazał powiedzieć... Co kazał powiedzieć? W ogóle nie rozumiem go. Nagle stał się takim służbistą, powiada, że za czas w godzinach urzędowych pobiera wynagrodzenie od państwa i czas ten nie nadaje się absolutnie na rozmowy prywatne. Co? Co? No, mówią, że za czas w godzinach urzędowych... Dosyć, dosyć! Przecież słyszałam! To wszystko przez Lolę. Co? Nic, ale ja jej dam nauczkę. Proszę notować. Na zasadzie przysługujących mi uprawnień zarządzam całkowite zamknięcie nocnych lokali. Wysoka Izbo, staję tu złamany, przybity brzemieniem wstydu. Brzemieniem wstydu, jaki spadł na nas. Nasze potężne, dwumilionowe państwo dumne było dotychczas z posiadania wytwornych, nocnych lokali. Było ich cztery. Cztery oazy beztroski wesołości, gdzie znajdywaliśmy zasłużony wypoczynek po całodziennej, wytężonej pracy. Od dziś nie mamy ich. Pani minister ochrony moralności publicznej zamknęła nocne lokale. Co powie o nas teraz zagranica? Czy możemy być nadal małym Paryżem, nie posiadając ani innego nocnego lokalu? Gdzie przyjmować będziemy teraz oficjalnych gości zagranicznych? Może pani minister Montu odpowie nam w tej sprawie. Wobec panującego tu nastroju pozwolę sobie odpowiedzieć pisemnie. Szanowny panie. Szanowna pani. Po tym zaszło. Między nami. Pan sam pojmuje. Pani zrozumie. Że właściwie nasza znajomość jest skończona. Raz na zawsze skończona. Szanowna pani. Szanowny panie. Po tym, co zaszło między nami. Osoba moja winna pana obchodzić. Jest, ale... Ale obchodzi pana. Tak jest. To doskonale. Nasze
nieporozumienie. Da się wyjaśnić w dwóch słowach. Dwóch słowach. Jeśli tylko zechce pan spokojnie mnie wysłuchać. A pani zaprzestanie swoich szaleństw. Zaprzestanę, bo... Bo pani mnie kocha. Co? To pan mnie kocha. Robi reformy pani minister, przygotowała ich całą listę, hasło i główne frontem dodam. Front ten już bokiem wyłazi nam. Kiedy się pani klania, to brawo natychmiast milknie. Skąd pan tu się wziął? Przyszedłem po wyjaśnienie. Podobno wszystko da się wyjaśnić w dwóch słowach. Czy mnie nudzi? Myślałem, że po naszej dzisiejszej rozmowie... Indyk myślał zde. Myślałem, że już nie zastanę pani tutaj. Obiecała pani zaprzestać swych szaleństw. Hey, jakie szaleństwo? Pani występy tutaj, śpiewanie piosenek o sobie samej. Ha, pan to nazywa szaleństwem, ale to jest moja kariera. Dosyć tego. Pojedzie pani w tej chwili do domu. Ależ! Ależ bez ależ. Ale ja mam następny numer, publiczność na mnie czeka. Nie doczeka się. Niech pan mi nie niszczy kapelusza, nic się pan ode mnie odczepi. Wyjdzie pani stąd? Nie wyjdę. Ojej. Ależ mam dokładne informacje, że lokal jest otwarty. Ależ. I że to właśnie tu śpiewają tę okropną piosenkę. Ależ, proszę. Może tędy? L-
lokal zamknięty. Ależ... Zamknięty. Mówiłem pani, że zamknięty. No, aj, chodźmy. A kuku? Moje uszanowanie państwu, moje uszanowanie. Aha. A kuku? Moje uszanowanie państwu, moje uszanowanie. Więc jednak lekceważy się moje zarządzenia. Lokal otwarty. I w dodatku ta złośliwa piosenka. Może nie jest tak bardzo złośliwa. Umiem ją na pamięć. Najlepiej będzie, jeżeli sama się z nią rozmówię. Z kim? No z Lu. Z tą zamaskowaną śpiewaczką. Pan dziedzic sam? Sam sobie naważyłem. Kawy? Piwa. Piwo raz. Zielona. To, ekscelencjo, Lola wyszła, ale ona zaraz wróci za chwileczkę. Ekscelencjo, proszę się nie gniewać na biedną Lolę. Ją zmuszono do śpiewania tej głupiej piosenki. Ona nie chciała. Ona tylko tak, żeby ekscelencji zrobić na złość. Co ja plotę, bo... Zaczekam na Lolę. Tak, no doskonale. To ja może pójdę po nią, prawda? Ale teraz pan dyrektor nie żałuje, że mnie zaangażował. Wprost przeciwnie, bo mi się coraz bardziej podoba. Ostrożnie, ja mam piekielnie zazdrosnego męża. No, on jest daleko, w południowej Ameryce. A kuku! Piwko raz. Kto zamawiał piwo? Pan dziedzic. Ja? Mhm. Proszę się nie obawiać, że będę mówiła do pana. Obraziłam się i nie powiem więcej ani słowa. Ale... Ani słowa, Apoloniuszu. Gniewamy się ze sobą i nie rozmawiamy ze sobą. Chociaż był czas, kiedy mówiłeś do mnie, Poli, najdroższa, kochana. O, pardon, to ty do mnie mówiłaś. A, Puzia Puchna, złotowłosy mówi. Ja mówiłam złotowłosy. Mówiłaś, bo wtedy miałem jeszcze włosy. Ach tak, prawda, ale milcz. Nie budź wspomnień. Noc księżycowa i miłosienie brzmią słowa w tę ciemną noc. Ale szkoda słów. Czy może mnie zrozumieć taka chodząca mumia? No, nie taka znowu mumia, jakby ci się zdawało. Nie? Włosy wprawdzie mi wyszły, ale serce zostało. Naprawdę? Jaka szkoda, że dałam sobie słowo nie rozmawiać z panem. Mielibyśmy sobie tyle do powiedzenia. Czym mogę służyć? Sherry, rendy, rażone. Rozkaz. Gdzie Lola? Gdzie Lola? Gdzie Lola? Gdzie Lolu, może raczysz mi wytłumaczyć? Gdzie on jest? Nie wiem. Gonił mnie z rewolwerem. Z takim rewolwerem. No dobrze, co będzie? Puśćcie do niej! Ale szanowny panie, puśćcie, bo będę strzelał! Ale ojej! Zuziu, ratuj! On mnie zabije! On mnie zastrzeli na wylot! Lola, Lola, kto zabije? Mąż Loli! On tu jest z rewolwerem! Z takim rewolwerem! Raz, ja już najdę! Musicie
mi się rozdziera. Tu chodzi o życie. Zaraz, nie ma, nie ma. Ale... Ach, te drzwi rozwalę. Ach, koron. To pan, jaka miła niespodzianka. Proszę wejść, proszę wejść. Pan pozwoli. Lola bardzo się ucieszy. Lola, prasentos diabolos. Aha, znalazłem cię. Ja nie jestem Lola. O! Ha, ha, ha. Ach, to zabawne, to... Bo to wcale nie jest Lola, to jest jej siostra, Zuzanna. Tak, ona została ministrem i to jej trochę przewróciło w głowie. Uparła się, żeby występować w kabarecie. Rodzina protestuje, ministerstwo płacze, a ona sobie śpiewa. A gdzie jest Lola? Tutaj, mężusiu. Co? Co? Jak to? Co to za szopki? No. Podobne, co? Gdybym nie wiedziała, że Lola jest Lolą, to myślałabym, że Zuzanna jest Zuzanną. One są takie podobne jak dwie krople wody, jak Romeo i Julia, jak orzeł i reszkę. No jednym słowem, takie podobne, że strach. Co podobne? To jest Zuzanna, tak? Nie, to jest Lola. Nie, to Lola, to... Oszukujecie mnie wszystkie! Ty nie jesteś Lola! Tu no jesteś Lola! Ja, no soy Lola! Durante, pripan, vagabondo, pícaro, ladrone. ¿No me crees? Yo te enseñaré, verás, monstruo. To Lola, to Lola. Precz, awantury. Sądziłem, że wbrew zakazowi mojemu występujesz tutaj. Przeproś. Przepraszam. Klękaj mu. Przebacz, że cię podejrzewałem niesłusznie. Przebacz, że cię podejrzewałem słusznie. Nic tak nie boli, jak niesłuszne podejrzenie. Chodźmy, Lola. Pani minister w nocnym lokalu. Pani minister tańczy. Żeby też tak niesłusznie podejrzewać żonę. Przed kim, pani król? Przede mną. Przepraszam, ja tak przyzwyczajenia. Niech mnie pan stąd jak najprędzej wyprowadzi. Ja nie chcę tutaj zostać. No wypijemy teraz na zgodę. No to jest bardzo przyjemnie. Gwiazdo najdroższa, publiczność się niecierpliwi. Nie będę śpiewała. Jak to pani nie będzie? Dlaczego? Co się stało? Nie będę. No, co żarty są. No, pani musi. Pani ma krak. Nie, widzę, że siostry mają zupełnie różne usposobienia. Jedna chce śpiewać, gdy jej się zabrania, a druga nie chce śpiewać, gdy jej prosi. Wstaniemy, posłuchamy, jak pan minister śpiewa. Już spławiony. U nas krótko. Zapisze i na powietrze świże. O, za chwilę nasza gwiazda wystąpi. Niech no tylko spróbuje wystąpić. Niech no tylko spróbuje nie wystąpić. Nie wystąpię. Dokąd mnie pani ciągnie? Proszę mnie nie nudzić. Kurtyna! Nie będzie śpiewała. Poszukali mnie za mnie. Reformy pani ministra! 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 Robi reformy pani minister. Śpiewa? Przygotowała już ich całą listę. Śpiewa. Haslem i głównym frontem dodam. Ona także kawalu śpiewa. Frontem już bokiem wyrazi nam. Słyszysz przecież, że śpiewa. Tra la la, tra la la. Pani minister na ciema. Pani minister, pani minister. Jako minister nie jest. Dosyć tego skandalu. Nie pozwalam. Oto. Kto kryje się pod tą maską? Pani minister? Pani minister? Pani minister! Pani minister! Pani minister! Oto do czego doszło! Oto komu powierzyliśmy ochronę moralności naszego państwa! Zamyka się nocne lokale dla szerokich mas, bo pani minister śpiewa i tańczy tylko dla wybranych. Co należy wpierw tu podziwiać? Hipokryzję
perfidię czy czysto kobiecą dwulicowość. Skandal, pani minister Mąpu, zachwiał całym gabinetem ministrów. A pamiętajmy, że trudniej jest ocalić gabinet niż go obalić. Pani minister w domu? Nie, w parlamencie. Co pomyśli sobie o nas świat? Może pani minister opowie nam, albo odśpiewa, co zamierza uczynić dla zapobieżenia skutkom skandalu? A może pani minister woli odtańczyć swoje expose? Co? Proszę, proszę, czekamy. Chcemy usłyszeć odpowiedź. Wysoka Izbo, zmuszona jestem odmówić odpowiedzi. Biedactwo. Biedactwo. Co? Jak to? Pani minister jednocześnie tu i w parlamencie? Tylko w parlamencie. Tu jest siostra pani ministra Lola. Siostra? Siostra. No jeżeli pan się już dawno w tym nie polapał, to pan jest bardzo zakochany. Tak, jestem zakochany. No to nie traćmy czasu. Chodźmy. Chodźmy, chodźmy. Wysoka Izbo! Chwileczkę uwagi! Wyjaśniam nieporozumienie krzywdzące panią ministra Mąpu. Oto kto występował pod maską. To świnier! To podstawiony sobowtór! Jeżeli pani minister nam nie przeczyła, to właściwie przyznała się do wszystkiego, jakiś możemy mieć dowód, że to podstawione indywiduum jest śpiewaczką w masce. Dowód. Śpiewaj, Lola, jazda. Niech pani zaśpiewa. Ale co? Reformy pani ministra. A może lepiej co innego? O, proszę, Twinder, ja mam rację. Reformy, proszę śpiewać. Ale po co tyle halasów? Jeżeli to jest ogólne żądanie publiczności, no to jazda, mogę śpiewać reformy. Robi reformy pani minister, przygotowała ich całą listę. Dla swoich główne frontem dodam, frontem już mogę wyrazić nam. Tra-la-la, tra-la-la, pani minister będzie dba. Pani minister, jako minister nie jest dba. Celowe, tak uszlachetnią kraj nasz i nas, że lepiej weźmy nogi za pas. Tra-la-la, tra-la-la, pani minister rację ma. Pani minister, jako minister nie jest zła. To smutna prawda, tak proszę panów, jesteście wobec kobiet do chrzanu. W roli ministrów czy w roli żon zawsze jest lepsza